527 katolickich Żydów z Edytonsztajn zamordowano w Oświęcimiu 9 sierpnia 1942 roku w rocznicę koronacji polskiego papieża Piusa X. Thank you.
nowy kościół, 18 sierpień 2022. Papież Franciszek, 216 tysięcy katolickich szkół, 60 milionów uczniów, 1750 katolickich uniwersytetów, 11 milionów studentów. Stamtąd przyjdzie sam wierzymy i umarłych, wierzymy Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w ogrodzie. Przestępca, kim jest ten przestępca? Panie przestępco, rozmawialiśmy 20 stycznia, 20 lipca 2002 roku o godzinie 12 w południe. Moje zapytanie z Hamburga do Poznania było, dlaczego nie ma upamiętnienia rocznicy kardynała Leduchowskiego. Powiedział pan rabin powiedział, że zapomniał, 2002 rok. Likwidacja Maksymiliana Kolbe była w planie Wyszyńskich.
tu wykształcili swojego Jacka Stefańskiego, zamordowano Polaka Jacka Stefańskiego 9 sierpnia 1983 roku w Gdańsku. Rocznicę likwidacji 527 katolickich Żydów razem z Edytą Stein i wybrano do Kalisza Jacka Stefańskiego. To jest jego promotor, Żyd z Zamościa. Marzec, ostatnia wieczerza, profanacja. Głódź poświęcił ten obraz. Następnego dnia, 22 marca 2016 roku, 3 bombki w Brukseli. Tusk, wnuk Tuska, który był przy likwidacji Bronisława Komorowskiego, gdzie składać kwiaty. Spodenka. Święta Edyta Stein zlikwidowana razem z 527 katolickich z Żydów. Nasz święty biskup Stanisław Czajka. Zmarł w Częstochowie w tysiąclecie śmierci świętego Benedykta V w Hamburgu 4 lipca 1965 roku. Tego dnia w Krasnobrodzie było koronacja Matki Boskiej. Urodzili się tego samego dnia ksiądz Michał Woźnicki, Żyd, który po zabiciu Polaka nazywa się Jacek Stefański, jest w Kaliszu i burmistrz Hamburga Częczak. Wszyscy trzej urodzeni 20 stycznia 1966 roku. Matka Boska Królowa Polski z Rokietna. Zdrowaś Maryjo, łaski zamordowany ksiądz Leszek Wilczyński w Sanktuarium Krwi Chrystusa, zamordowana siostra Angela Auch, zamordowany kustosz Sanktuarium Krwi Chrystusa Nikodem Cieszyński, rektor kościoła Eugenia Rabasko. Zjednoczenie Hamburga 1 kwietnia 1937 roku prowadził Rudolf Hess. Maksymilian Kolbe zlikwidowany planowo przez planie Wyszyńskiego.
Święty papież Benedykt V zmarł w środku Hamburga. Wiedział o tym Karol Wojtyła. Tutaj jest zdjęcie z Oświęcimia. Był tam 23 maja 1962 roku. Rocznicę likwidacji 12 salezjanów. Nasz święty Herman Cohen, apostoł apostoł Eucharystii, fundator Karmelu świętego Józefa w Wadowicach. Nasz święty arcybiskup Julian Nowowiejski, bierzmował 16 czerwca 1913 roku 12-letniego Wyszyńskiego Stefana, kuzyna 30-letniego Andrzeja, przygotowany już do swojej roli. Matka Boska zebrała Żydom Kościół Świętego Krzyża po święcimu 31 maja 1894 roku. Tego dnia poświęcono kaplicę w kościele Świętego Wawrzyńca w Rzymie, kaplicę Piusa IX. Salezjanie, 55 zlikwidowany. Przeżywają bardzo szybko. Ja jeszcze należałem do tej grupy, która nieładnie mówię, ale która była obuczana, czyli zakładała sutanny zaraz po zakończeniu nowicjatu, czyli to z rok czasu, i potem pierwsze 3 miesiące z seminarium. Dokładnie 8 grudnia 93 roku wieziono nas z Krakowa do Lubina Legnickiego, by w wielkim zabytkowym gotyckim kościele Matki Bożej, bodajże Bolesnej, chyba jest pod wezwaniem ten kościół w centrum miasta, uroczyście wobec naszych rodzin przyjmować sutannę, bo tam jest przyoblecz się w Chrystusa. Zakładasz tam szatę z tego tytułu, że masz obowiązek jako kleryk żyć jak ten, kto jest przyobleczony w Chrystusa. No więc mieliście okazję dzisiaj rano, wchodząc do domu, zobaczyć, co i jak się zmienia w zgromadzeniu salezjańskim wraz z przemianą pokoleń. Dwóch księży, które was witało, jedną część wiernych, którzy przychodziliście, i potem drugie jeszcze osoby, ksiądz Dawid N., nauczyciel w szkole i nowo przybyły od 22 sierpnia tego roku, ksiądz Jacek Bielski w miejsce księdza Jacka Krzypkowskiego, zamaskowani w prywatnych ciuchach, nieodpowiadający na pozdrowienie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeden, nie wiem, co z jakimś profesjonalnym aparatem, drugi z kamerą, którą filmował, nieodpowiadający na pozdrowienie, natomiast informujący niewiernych, czcigodnych tylko Państwa. Jakby chcieć to skonkludować, no odnieś się proszę do kazania, które wczoraj, jeżeli ktoś już miał okazję i posłuchał księdza Jacka Bałęby, salezjanina, zaczerwy z Jacynku, z Międzyboża, wygłaszane na 20 niedzielę, jak wczoraj jeszcze dawną nomenklaturą, mówię 20 niedzielę zwykłą, a w kalendarzu dawnym takich rozgraniczeń nie ma, tylko 20 niedziela po zesłaniu Ducha Świętego. I ksiądz Jacek tam na początku zaraz
wypowiada słowa. Nie jest dokładny cytat, proszę to sobie sprawdzić, ale że przed 50 laty w ramach struktur, przez struktury Kościoła została nam zamieniona religia. Jak się wyznaje inną ksiądz religię, Hartz, to już później salezjanin Fatałaszki z klasztoru Benedikt Bauer, zamordowany 23 sierpnia 1942 roku w Dachau. Albo jest dla korzyści. Natomiast wtedy, kiedy i w waszym przypadku, kiedy się was chce upokorzyć, to występuje się tak jak tych dwóch księży. Jakbyś zobaczył w ciemnej ulicy, myślałbyś, że zbrodniarzami jedno tak samo możliwe było. Jest tylko cały czas moje pytanie, które rzucałem na ulicy po wyrzuceniu mszy świętej przez księdza Arkadiusza Szymczaka, księdza inspektora Pizonia z tego domu 21 grudnia 2017 roku. Co w szkołach salezjańskich robią dzieci rodziców? I odpowiedź jest chyba taką, jak ksiądz Szymczak mi sformułował kiedyś, jak tutaj do domu przyszedł w sierpniu 2017, a to dyrektor owej szkoły. Na Ratajach siedzieliśmy przy stole, więc nie wymyślał, nie mówił rzeczy, które miał na konspekcie napisane, więc prawdopodobnie wyrażał się szczerze, zgodnie z tym, co myśli. Pytałem, jak się księdzu w szkole pracuje. Wie ksiądz, z dziećmi to zasadniczo nie ma kłopotu, ale z rodzicami tak. Rodzice są głupsi od swoich dzieci, bo słowa księdza Szymczaka Arkadiusza z sierpnia 2017 roku wypowiadane mi przy stole po przyjściu księdza tu jako dyrektor, a będąc dyrektorem szkoły salezjańskiej na Ratajach. Rodzice są głupsi od dzieci, bardziej zdeprawowani. Każdy z nas jest w latach tychże rodziców, czy rodziców tychże rodziców, dziadków. Co o nas? Co o nas? Druga uwaga do ogłoszenia. Warto by było przeanalizować, jak tam się bracia natrudzili, ten cały komunikat głośny, który idzie, czy tam jest mówiony, z takiego pobieżnego słuchania, coś tam do uszu mi docierał właśnie to, że złośliwie nam przeszkadza. Proszę znaleźć drugiego współbrata, który zaangażowałby się w odbijanie swoich współbraci z fałszywej religii. Czy to w zakonie mądrych jezuitów, czy w zakonie mądrych dominikanów, czy innych, który robiłby na sposób każdy możliwy, uprawniony, a jednak na jakiś sposób skuteczny. Na czym polega ta skuteczność? Że współbracia nie chcą mszy świętej w rycie rzymskim, jak dziecko nie chce lekarstwa, nieraz, które jest gorzkim. I zaparło się i nie zje. No to pani doktor wymyśla, a to otwórz buźka, to powiedz a później połknij i tak dalej, a pani dentystka też, a będzie bolało, a inny pan laryngolog od gardła powie, a to cię tam coś ukuje i tak dalej, byle w jakiś sposób złamać ten dziecięcy opór. U moich braci salezjanów to nie jest dziecięcy opór.